Dostaliśmy teaser Your Friendly Neighborhood Spider-Man i zapowiada się naprawdę ciekawie. Czyżby Robert Pattinson rozmawiał z Kevinem Feige na temat potencjalnej roli w MCU? Kogo ma zagrać? Dowiemy się później. Harry Potter serial ma datę premiery oraz ma bardzo dziwną zmianę, która nie spodoba się wielu fanom. Znamy potencjalną datę premiery drugiej odsłony 10 części Szybkich i Wściekłych oraz to, ile jeszcze zobaczymy projektów z tej franczyzy. To i wiele innych ciekawych tematów w dzisiejszym materiale, a zaczniemy od drugiego sezonu Squid Game, który został oficjalnie pokazany za pomocą YouTube'a. Premiera, przypominam, w grudniu 2024 roku i powiem wam szczerze, że zapowiada się dosyć ciekawie. Obawiałem się, że drugi sezon to będzie powtórka z rozrywki, czyli po prostu kopia pierwszego sezonu, ale inne gry. Ale zwiastun sugeruje nam coś innego, no i no nie mogę się doczekać. A jakie będą gry i jak rozwiąże się drugi sezon, zobaczymy pod koniec 2024. Nie wiem, ilu z was nie może doczekać się piątego sezonu Stranger Things, ale ja jestem w tej drużynie. Konto Stranger Things Update na Twitterze ujawniło nową kategorię wiekową dla piątego sezonu, a będzie to TVMA. Oznacza to Television Mature, czyli dla dorosłych. Jeżeli chodzi o mnie, to miałem wielką nadzieję, że właśnie piąty sezon będzie miał taką kategorię wiekową, ale myślałem, że twórcy wymiękną i zrobią z tego TV-14, czyli dla widzów od 14 roku życia, no tak, aby, wiecie, przyciągnąć jak najwięcej widzów do ostatniego w końcu sezonu. Ale nie, postawili na mrok i przemoc. No i ja się bardzo cieszę. Kolejna rzecz jest bardzo tajemnicza i mega interesująca, ponieważ wyciekło nagranie z planu filmowego Fantastycznej Czwórki, w którym ekipa pod osłoną kurtki próbuje przemycić aktora na plan zdjęciowy. Aktualnie Fantastyczna Czwórka nagrywana jest na północy Hiszpanii, no i jak widzieliście po tym filmiku przed chwilą, studio Marvel chce ukryć tożsamość jednego z aktorów. Kto to może być? Nie mam zielonego pojęcia. Ja stawiam na Franklina Richardsa, który jest nastolatkiem albo młodym mężczyzną. No a teraz mam dla was porcję plotek od Dana RPK i tak chciałbym, żebyście traktowali kolejną sekcję, ponieważ no wiecie, no nie jest to niczym potwierdzone. Ale według Dana RPK studio Marvel ma pewien tajemniczy film, którego jeszcze nie zapowiedzieli, który ma rozpocząć zdjęcia w Wielkiej Brytanii jesienią 2025. W grudniu mają odbyć się dokrętki do filmu Thunderbolts, ale będą to minimalne dokrętki, bo Marvel jest generalnie zadowolony z tego filmu. Ostatnia plotka mówi o tym, że obsadzanie do serialu Vision Quest jest już prawie skończone i serial powinien zacząć główne zdjęcia w lutym. Jeżeli chodzi o ten tajemniczy film Marvela, to czyżby to był Blade? No, ja bym chciał. Dokrętki do Thunderbolts to jest norma, generalnie po zwiastunach mogę powiedzieć, że będzie to udana produkcja Marvela, a pewnie chcą dodać coś jeszcze, co wyniknęło z ostatnich projektów, na przykład. Vision Quest jakoś mnie super turbo nie interesuje, ale no na pewno obejrzę. Kolejna rzecz bardzo mi się nie podoba, aczkolwiek jest to film studia Sony, czyli Kraven Łowca, tak więc no czego można było się spodziewać? Otóż według najnowszych plotek Kraven Łowca nie będzie miał żadnego wspomnienia o Spider-Manie, jak również nie będzie miał żadnej sceny po napisach. Teoretycznie jest to bardzo smutna wiadomość, z drugiej strony jest to Sony, które jest pijane i na kacu i na haju i nie wiadomo na czym jeszcze, na jakimś ostrym kwasie od kilku dobrych lat. Stworzyli świat czy uniwersum Spidermana, w którym w ogóle nie ma Spidermana. Od tego trzeba zacząć, w ogóle to jest jakaś paranoja. No i to już jest dziwne, no nie? No ale może budują do czegoś epickiego. Tutaj zostawmy może takie pewne niedopowiedzenie, no ale żeby nie było w filmie superbohaterskim żadnej sceny po napisach, czyżby Kraven Łowca miał do niczego nie prowadzić, nie zapowiadać przyszłych projektów? No to jest zastanawiające. Natomiast zastanawiająca nie jest promocja partnera kanału, czyli eneba.com, do którego jak zwykle link jest w opisie.
W momencie nagrywania tego materiału macie nieco ponad 2 dni, aby wykorzystać promocję czarnego piątku, czyli aż 17% cashbacku. Możecie ogarnąć sobie naprawdę mnóstwo rzeczy ze strony partnera. Jeżeli nie podoba Wam się taka oferta, to możecie dostać 10% zniżki z kodem PLDEAL, który będzie aktywny do 12 do 2 grudnia. No i mam dla Was kolejną w sumie nieciekawą informację, jeżeli chodzi o kolejny projekt studia Marvel, czyli Kapitan Ameryka 4, ponieważ będą nowe dokrętki. Kolejne dokrętki, ponieważ według Dana RPK pojawił się trzeci pokaz testowy i fanom znowu się to nie podobało. Film dostał mnóstwo negatywnych opinii. Powiem Wam szczerze, że jest coś nie tak. Zazwyczaj filmy mają dokrętki, aby coś dodać albo coś usunąć, ewentualnie coś zmienić, co wyniknęło z jakichś tam nowych rewelacji. No ale w przypadku Kapitana Ameryki 4 mieliśmy już dwie dokrętki, które no są dosyć kosztowne, które zostały jakby zlecone dlatego, że były negatywne opinie fanów. No i po dwóch dokrętkach mamy znowu negatywne opinie. Także coś robią nie tak. Co? No nie wiem, przekonamy się, co zrobili tak albo nie tak już w lutym. No i teraz mam dla Was informację dotyczącą potencjalnej daty premiery Szybkich i Wściekłych 10 części drugiej, ponieważ Vin Diesel podzielił się na swoim Instagramie takim oto zdjęciem. Pod zdjęciem napisał, że Universal szepcze mu do ucha, że premiera ma nastąpić przed marcem 2026. W drugie ucho Comcast szepcze mu, że do marca 2026 chcieliby zobaczyć jeszcze dwa filmy z całego tego świata. Dodatkowo scenarzysta piątej części Szybkich i Wściekłych wysłał Vinowi Dieselowi to zdjęcie, które przed chwilą widzieliście, mówiąc, że hej, ale jeszcze Hobbs i Shaw mają niedokończone sprawy. Tak więc potencjalnie będziemy mieli i powiedzmy 11 część, czy drugą część 10 części, ale przed tym będziemy mieli jeszcze Hobbs i Shaw 2, który został już zapowiedziany, ale od momentu zapowiedzi no nic się jeszcze nie wydarzyło z tym projektem. No i czyżby to był start tego projektu? Zobaczymy już niedługo, dlatego nie zapomnij zostawić po sobie śladu w postaci subskrypcji, żeby nie ominąć najnowszych newsów ze świata filmu i seriali. A propos świata seriali, to jest jeden świat przedstawiony, który mnie zachwycił, a jest to oczywiście świat Harry'ego Pottera. Filmy Harry'ego Pottera nie są najwierniejszą adaptacją książek, ale są bardzo zbliżone do książki. Powstaje, jak doskonale wiecie, a jak nie, to właśnie się dowiadujecie, powstaje dla HBO czy dla Max serial, czyli remake, reboot książek Harry'ego Pottera, J.K. Rowling, ale w postaci serialu. No i teoretycznie mają plany na 10 lat, na kilka sezonów i z jednej strony to jest dobre, z drugiej złe. Dobre dlatego, że będzie to mogła być bardzo wierna adaptacja książek, no bo wiecie, więcej kontentu będzie. Z drugiej strony mogą go rozwodnić za bardzo, także będzie to po prostu miałkie. No i teraz mam dla Was informację, która może zmienić całkowicie lore całego świata Harry'ego Pottera, ponieważ prezydent Warner Bros. David Haddad powiedział Variety, że w serialu o Harrym Potterze będą wątki ściągnięte z gry Hogwarts Legacy z 2023. No i tutaj spokojnie uważam, że to może wyjść te serialowi na dobre, ponieważ co w grze się działo? Gra była osadzona w znacznej przeszłości, bodajże 100 lat przed narodzinami Harry'ego Pottera, tak więc mogłaby rozszerzyć lore Harry'ego Pottera. I tyle. No ale jeżeli wezmą to jakby z niewłaściwej strony, to mogą tylko sobie zaszkodzić. Co ty o tym sądzisz? Daj mi znać w komentarzu poniżej. Oprócz tego mamy potencjalną datę premiery, która nastąpi nie szybciej niż 2027, no, czyli trochę sobie jeszcze poczekamy. No i teraz szybki news, mimo że jest to jeden z głównych tematów
ponieważ Robert Pattinson według Dana RPK spotkał się z Kevinem Feige, czyli szefem MCU. Oczywiście ich rozmowa dotyczyła potencjalnej roli w tymże uniwersum. Na razie nic nie zostało potwierdzone, dlatego pamiętajcie, że jest to plotka. No ale kogo Robert Pattinson, czyli najnowszy Batman, mógłby zagrać w MCU? Biorąc pod uwagę moment, w którym potencjalnie spotkał się z szefem MCU, z szefem Marvela i projekty nadchodzące MCU, uważam, że może to być jakaś taka mała rola, czy może duża rola, ale wiecie, na przykład w jednym albo dwóch projektach, czytaj Avengers 5, Avengers 6, jako Beyonder. Powiem wam szczerze, że mega mi pasuje Robert Pattinson jako Beyonder, czyli taki największy złol z sekretnych wojen. Tak, Secret Wars, bo już przez chwilę myślałem Secret Invasion, ale nie, Secret Wars. Jeżeli nie on, no to ja już nie wiem kto. Dajcie mi znać w komentarzu poniżej, a może to właśnie Robert Pattinson już był pod płaszczykiem na planie Fantastycznej Czwórki. No, kto wie, być może działają tak szybko. Wątpię, ale wiecie, wszystko jest możliwe. Rozpisujcie się w komentarzach poniżej, a my teraz przechodzimy do tematu dnia, czyli teasera nowego serialu ze świata Spidermana, czyli Your Friendly Neighborhood Spider-Man. No i jest to bardzo ciekawy teaser. Serial animowany został zapowiedziany w listopadzie 2021 roku, czyli dokładnie 3 lata temu. No i teraz wiemy, kiedy dokładnie będziemy mieli premierę na Disney+, czyli 29 stycznia. Przed nami 2 miesiące oczekiwania. No ale ten czas oczekiwania umilił nam pierwszy teaser, czyli pokazanie nowojorskiej parady, w której pojawił się taki wielki balon Spidermana. I tutaj powiem, że pojawił się tam pierwszy raz od 10 lat, ponieważ ostatnio, kiedy widzieliśmy na tej paradzie Spidermana, był 2014 rok. Niestety paradę przerywa sam Spider-Man, wbijając się prosto w kamerę, mówiąc, że hej, tutaj z tej strony Spider-Man, nie zapomnijcie polubić tego materiału i zostawić subskrypcji. No co, nie chcesz mi chyba powiedzieć, że nie posłuchasz Spider-Mana? No i na samym końcu da się słyszeć ten oryginalny, ikoniczny motyw muzyczny ze Spider-Mana z lat 60. ubiegłego wieku, ale z taką nutką odświeżającą. Pierwszy film z Tomem Hollandem jako Spider-Manem pokazywał nam Spider-Mana działającego w social mediach. To znaczy ktoś go zawsze gdzieś tam nagrał, na YouTube'a wrzucił i tak dalej. Ale ten wątek nie był rozwijany, jakoś zapomnieli o nim. No i w sumie może i dobrze. Ale biorąc pod uwagę fakt, że mamy już 2024, a już niedługo 2025 rok, Spider-Man w tych czasach no na pewno działałby właśnie na social mediach, ogarniałby swoje wszystkie konta na TikToku, Instagramie, YouTubie, Twitterze i gdzie Bóg wie gdzie jeszcze. Tak więc mam nadzieję, że będzie to taki mega nowoczesny i taki młodzieżowy serial dla tych właśnie nastolatków. Bo w końcu Spider-Man jest nastolatkiem. Pewnie połowy rzeczy nie zrozumiem, bo ja jestem już starym boomerem, a nie jakimś tam bambikiem. Tak, przygotowałem się do nagrywania tego materiału, poznałem aż 2 młodzieżowe słowa. No ale zobaczymy jak wyjdzie, tak jak wspomniałem, 29 stycznia. Trzymajcie się, na razie.